chwili numer dwa dla dzieci Biblioteki Miejskiej odbył się wieczór zagadek detektywistycznych. Na zakończenie ferii młodzi adepci sztuki dedukcji spotkali się w chwili numer dwa Biblioteki Miejskiej. Zaszyfrowane wskazówki, odciski palców i tajne kody. Tak wyglądał wieczór zagadek detektywistycznych, idąc w ślady słynnych mistrzów. Sherlocka Holmesa i Herkulesa Poirot dzieci blisko przez 4 godziny rozwiązywały zagadki i poznawały tajniki pracy detektywa. Intensywny trening szarych komórek był doskonałą wprawką przed powrotem do szkoły. Na koniec ferii nasza biblioteka postanowiła zorganizować dla dzieci wieczór zagadek detektywistycznych. W programie między innymi była prezentacja multimedialna, która miała przybliżyć dzieciom pracę detektywa. Następnie dzieci dostały kartki z hasłami, z zagadkami, z szyframi, które w grupach miały rozwiązać. Była też zabawa, która się nazywa Biuro Łamanie Szyfrów, która polegała na rozwiązywaniu tajnych listów, konkursów zawierających zagadki kryminalne. W ostatni dzień ferii na lodowisku Lodolandia odbył się konkurs tańca i akrobacji na lodzie o tytuł Lododancera. Niesprzyjające warunki pogodowe, czyli zbyt słoneczna aura, sprawiły, że na roztapiającej się tafli lodowiska Lodolandia stanęło tylko 4 śmiałków uczestników konkursu tańca i akrobacji na lodzie zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Miejską i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ocena uczestników w tak trudnych warunkach nie była rzeczą łatwą. No przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na układ choreograficzny, bo wiadomo, poziom różny, różni jeździli i starsi i młodsi. Natomiast układ choreograficzny właśnie zwycięzczyni był najbardziej związany z muzyką i to nam najbardziej przypadło do gustu. Widać było, że była przygotowana, strój odpowiedni na taką imprezę i to nas po prostu jakoś przede wszystkim urzekło. Tytuł top dancera i czego wartości 300 zł zdobyła 7-letnia Roxana Błaszak. Dziewczynka przygodę z łyżwami zaczęła w wieku 4 lat. Mama mi wybrała piosenkę. Tata mnie uczył kroków. Mama mi układała kroki. I ułożyłam choreografię. Młoda łyżwiarka zachwyciła jurorów swym występem do piosenki Dumka na dwa serca. Konkurs zorganizowano po raz pierwszy. Zarówno publiczność, jak i jurorzy chwalili sportowo-artystyczną inicjatywę. Myślę, że jest to bardzo dobra inicjatywa i tutaj trzeba pochwalić Młodzieżową Radę Miasta za taką inicjatywę. Myślę, że powinna ta impreza odbywać się cyklicznie, z większym nagłośnieniem, a zabawa przednia, fajna, publiczność dopisała. Uczestnicy również, myślę, że inicjatywa godna uwagi i pochwalenia. Szesnastego lutego w hali widowiskowo-sportowej odbyły się rozgrywki podwójnej kolejki trzeciej ligi szachowej Mistrzostw Okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Niedziela 16 lutego upłynęła w Inowrocławiu pod znakiem szachowych rozgrywek. Przez blisko 8 godzin 80 szachistów z naszego województwa rywalizowało w Mistrzostwach Okręgu Kujawsko-Pomorskiego III Ligi Szachowej. Szachowe zmagania w Inowrocławiu to ostatnie zawody przed finalną rundą, która 2 marca odbędzie się w Toruniu. Wtedy właśnie poznamy szachowego mistrza okręgu. W imprezie wziął udział 12 drużyn. Inowrocław gości dzisiaj tak zwaną zjazdową kolejkę trzeciej ligi, rozgrywek o Mistrzostwo Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w szachach. W sumie występuje 12 drużyn trzecioligowych, które rozegrają jedną rundę do południa i drugą po południu. W tej chwili prowadzi zespół Wiatraka Bydgoszcz. Nasza drużyna Osyp Woskali-Nowrocław zajmuje 7 miejsce na 12 drużyn. I akurat dziś walczymy z liderem. W rozgrywkach rywalizowali szachiści w różnym wieku, którzy łącząc się w drużyny walczyli o jak najlepsze noty w podwójnej, bo 9 i 10 rozgrywce w ramach trzeciej ligi. To są rozgrywki drużynowe przede wszystkim. Jak pani słusznie zauważyła, grają osoby w bardzo różnym wieku. Mamy dużo utalentowanej młodzieży, która z powodzeniem walczy z nieco starszymi zawodnikami. No i w każdej drużynie występuje 5 zawodników, 4 mężczyzn i kobieta. Taki jest wymóg, żeby przynajmniej jedna pani grała w każdej drużynie. I punktacja jest taka
mniej więcej jak w innych dyscyplinach sportu, to znaczy za zwycięstwo w meczu 2 punkty, za remis 1 i tak dalej. No i ta drużyna, która na koniec rozgrywek zdobędzie najwięcej punktów, a więc po kolejce tej toruńskiej, no, będzie mistrzem województwa. Powiatowy Urząd Pracy w ramach projektu Praca Naszym Celem zakłada objęcie stażami 1100 osób bezrobotnych. Chcecie iść na staż lub otworzyć własną firmę? Jeśli tak, to mamy dobre informacje. Powiatowy Urząd Pracy rusza z projektem Praca Naszym Celem. Pośredniak zdobył ponad 17 milionów złotych na aktywizację osób bezrobotnych. Są pieniądze na różnego rodzaju szkolenia i kursy. Skorzysta z nich ponad 500 osób. Zaplanowano również środki na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub stworzenie miejsc pracy u pracodawcy. W tym roku sporo osób znajdzie zatrudnienie dzięki stażom. Staż nie jest formą zatrudnieniową, ale my wymagamy zatrudnienia w 100%, więc rzeczywiście kończy się on zatrudnieniem. W tym roku w ramach programu Praca Naszym Celem na staż może liczyć 1100 osób. Pierwsze staże ruszą już w marcu. Najdłuższe staże rozpoczną się w marcu, to będzie okres 6-miesięcznej refundacji stażowej, następnie 3-miesięcznego minimalnego zatrudnienia. Potem będzie on skracany do 5 miesięcy i 4 miesięcy, tak aby wszystkie staże zakończyły się w listopadzie. Aby otrzymać staż, najpierw trzeba zgłosić się do pośredniaka. Zgłosić się do pośrednictwa pracy, zapytać się, jakie mamy oferty stażowe, albo bezpośrednio do pracodawców i z pracodawcą zawrzeć porozumienie dotyczące tej formy aktywizacji. A przypomnijmy, że ze stażów mogą skorzystać tylko osoby spełniające określone wymagania. Osoby do 25 roku życia, szczególnie te osoby, które nie korzystały do tej pory z żadnej formy wsparcia z Unii Europejskiej, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 25 roku życia, ale te pierwsze trzy grupy są priorytetem. W miniony poniedziałek złoci medaliści Norbert Kobielski i Julia Oczachowska gościli u prezydenta Ryszarda Brejzy. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów odebrali od prezydenta Ryszarda Brejzy złoci medaliści Mistrzostw Polski Julia Oczachowska i Norbert Kobielski, a także ich trenerzy Ryszard Stryjski, Dariusz Niemczyn i Waldemar Kwiatkowski. Prezydent spotkał się ze zdolnymi sportowcami i ich sportowymi opiekunami w sali kominkowej Urzędu Miasta 17 lutego. Przypomnijmy, że Norbert Kobielski wywalczył złoty medal w skoku wzwyż podczas halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce, które odbyły się w Spale w styczniu bieżącego roku. Po zdobyciu tytułu Mistrza Polski został powołany do kadry narodowej. No, najważniejszym wynikiem dla mnie będzie na pewno osiągnięcie 2 metrów 10 centymetrów, czyli tej przepustki do Nanik na Mistrzostwa Świata. No, kadra narodowa na pewno mi w tym pomoże. Większa ilość zgrupowań, treningów, to pomoże mi po prostu w osiągnięciu celu. Julia Oczachowska po złoto sięgnęła podczas halowych Mistrzostw Polski Młodzików w tenisie ziemnym w Krakowie. Ryszard Stryjski, trener złotej inowrocławskiej rakiety, zdradza, że tenisistkę czeka pracowity sezon. Julia osiągnęła Mistrzostwo Polski, jest to niesamowity sukces. Przenosimy się w tej chwili już na kategorię wiekową 16 lat. Tu zamierzamy osiągnąć minimum od 1 do 8 w Polsce na koniec sezonu, a także realizujemy starty europejskie. Planuję pierwszą 20 Europy. Jeżeli finanse nam na to pozwolą, to myślę, że jest to cel jak najbardziej do zrealizowania i osiągnięcia. Drużyna KSK Noteć Inowrocław na własnym parkiecie pokonała lidera drugiej ligi grupy A Legię Warszawa. Koszykarze KSK Noteć w meczu na szczycie drugiej ligi pokonali we wspaniałym stylu Legię Warszawa 85-62. Najskuteczniejszy w naszej drużynie był Daniel Korulczyk, który zdobył 24 punkty i aż 6 razy trafił za 3 punkty. Świetny mecz rozegrał też Aleksander Filip, jak zdobywca 22 punktów i autor 9 asyst i zbiórek oraz 5 przechwytów. No, szczerze muszę powiedzieć, że teraz ciężko mi sięgnąć pamięcią, no, ale to był jeden z najważniejszych meczów w mojej karierze. No, ale trzeba jednak te wszystkie osiągnięcia indywidualne odłożyć na bok i najważniejsze jest to, że udało nam się wygrać z tak trudnym przeciwnikiem i przede wszystkim najważniejsze jest to, że udało nam się zrewanżować po tak sromotnej porażce i to się najbardziej liczy i to nas najbardziej podbudowało. Jesteśmy teraz na bardzo dobrej drodze do tego, żeby jednak w playoffach coś pokazać. Coś więcej niż tylko to, że zakładaliśmy mieć w czwarte miejsce. Kolejny mecz Noteć rozegra 22 lutego we Władysławowie z SMS-em PZKosz.
Reportażysta i pisarz Mariusz Szczygieł gościł w Saloniku Literacko-Artystycznym 18 lutego. Czołowy polski czechofil, który naszym południowym sąsiadom poświęcił aż 3 zbiory swoich reportaży Gotland, Zrób sobie raj i Laska Nebeska, Mariusz Szczygieł przyjechał do Inowrocławia na zaproszenie Biblioteki Miejskiej. Dziennikarza roku 2013 przyszły posłuchać do Saloniku Literacko-Artystycznego prawdziwe tłumy. Znakomity reportażysta, który za swoją twórczość pisarską otrzymał wiele znaczących nagród, okazał się osobą niezwykle skromną i daleką od tego, by nazywać go pisarzem. Bardzo mnie pani zaskoczyła tym komplementem, używając słowa pisarstwo. Ja nie uważam się za pisarza, ja uważam się za reportera. Czyli to jest ktoś między pisarzem a dziennikarzem. To jest coś więcej niż dziennikarz, ale mniej niż pisarz. Pisarz to moim zdaniem jest twórca, który zna odpowiedź na każde pytanie, stwarza nowe światy. To jest ktoś przez duże K, to jest autorytet. Ja się kimś takim w ogóle nie czuję. Ja jestem reporterem, który wciąż zadaje pytania, który chodzi sobie po tym świecie Bożym i o różne rzeczy pyta. A pisarz raczej to jest taki typ, który już zna odpowiedzi. Więc ja tu widzę różnicę. Dziękuję za ten komplement, ale ja jestem tak pośrodku, między dziennikarstwem a pisarstwem, jeśli już. Dziennikarz przyznał również, że zbiór reportaży o Czechach i Czechosłowacji Gotland napisał, żeby zerwać z wizerunkiem prostego chłopaczka z telewizji. Rzeczywiście przez 6 lat pracy mojej w telewizji, kiedy prowadziłem program na każdy temat, stworzyłem taki wizerunek takiego prostaczka Bożego, który się wszystkiemu dziwi. No i potem on mi troszkę zaczął przeszkadzać, a miałem świadomość, że ja umiem pisać, że chcę pisać, że zależy mi bardzo na pisaniu. To jest mój żywioł, nic innego nie chcę robić i odmawiam wszystkim propozycjom telewizyjnym już od 12 lat. Mówię, nie chcę pracować w telewizji. I chciałem bardzo pisać. I rzeczywiście bardzo się cieszę, że udało mi się napisać taką książkę, która nie jest jakąś książką celebrycką, mówię o Gotlandzie, czyli o tej takiej pierwszej, ważnej mojej książce. Nie jest książką celebrycką, nie jest książką taką tanią, nie jest książką powierzchowną, mam nadzieję, i została uznana za książkę poważną. Na tym mi zależało, bo chciałem troszkę taką swoją inną twarz pokazać, a nie tylko tego pana z talk show. Dzieci z przedszkola u Natalki i Kubusia na deskach Teatru Miejskiego wystąpiły dla swoich babć i dziadków. W Inowrocławiu młodych talentów nie brakuje. Udowodniły to występy dzieci z przedszkola u Natalki i Kubusia. Milusińscy wystąpili ze specjalnym programem przygotowanym z okazji święta babci i dziadka. Najmłodsi artyści zaprezentowali się we wspaniałych strojach, pokazując spore umiejętności taneczno-wokalne. W Teatrze Miejskim, jak co roku, co już jest naszą tradycją, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowania do imprezy trwały miesiąc. Dzieci zaprezentowały przed dziadkami przepiękne piosenki, tańce oraz grę na instrumencie, po to by uświetnić to święto. Dzieci z przedszkola u Natalki i Kubusia mają codziennie lekcje języka angielskiego, dlatego w czasie swojego występu zaśpiewały piosenki także w tym języku. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia. Drugiego lutego o godzinie 17 w Teatrze Miejskim odbędzie się 4. inowrocławski koncert charytatywny Westernowe Serca Granie na rzecz dzieci doświadczonych chorobą Kuby, Pauliny, Sebastiana i Weroniki. Wystąpią zespoły The Losers, Background, ponadto w programie licytacje gadżetów, loteria fantowa, mini rodeo, kącik z ograniczoną odpowiedzialnością i wiele innych atrakcji. 27 lutego o godzinie 14 w Galerii w Ratuszu odbędzie się wernisaż wystawy Jacka Maślankiewicza zatytułowanej Maślankiewicz – Malarstwo – Święte Obrazy. 27 lutego o godzinie 17.30 w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej z okazji Dnia Patrona Szkoły odbędzie się koncert w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej z Poznania.